Hejże, siemaneczko, z tej strony Dymek, wargiacie. Więc przyszła pora na coś dokładniejszego i sprawdzenie Mango Ice od Dymka, czyli od Glam Bara. Przyjrzenie się całemu produktowi, opakowanku i dosłownie wszystkiemu. Zapraszam. Pamiętajcie, że oczywiście na moich recenzjach nie ma chmureczek, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to Twitter i Discord po recenzji w opisie. Będę się oczywiście starał być obiektywny, chociaż wiadomo, że trochę ciężko, kiedy pewien produkt się współtworzyło. Front bardzo ładny. Fajne, że mamy wyróżniający się i przede wszystkim schludny. Trochę przywodzi na myśl mą wakacje, imprezy, zabawy, czas spędzony ze znajomymi i naprawdę jest fajnie, tym bardziej, że mamy tutaj rzeczywiście uszlachetnienie, więc nie jest to takie o zwykły kartonik, jest on solidnie wykonany. Z boczku natomiast najważniejsze rzeczy, czyli oczywiście baje Dymeczek, oczywiście social media Leglama, stronka, wiadomo, fajnie jest. Gdy już przejdziemy sobie do otwarcia naszego pudełeczka, wyjmiemy naszą folikę ze środka. Po pierwsze wypada instrukcja obsługi, na której oczywiście ponownie jest baje Dymeczek, jest oczywiście Glam Bar i również jest logo Glamu. Piękne, co? A to ja jestem w ogóle coś. Fajnie jest. Nasz plasticzek również jest pełen niespodzianek. Mamy znów tutaj powtórzone chociażby właśnie logo Glamu, czyli diamenciku. Mamy Glam Bar, mamy baję Dymeczek. Natomiast kiedy go otworzymy, po pierwsze poczujemy rzeczywiście zapach aromatu, w tym przypadku mango, ale dostajemy również karteczkę, na której są wyniosłe hasła motywacyjne. Whatever you do, the result will be lasting. Zawsze chciałem mówić z rosyjskim akcentem, zawsze mi się podoba ten rosyjski akcent, bo nawet kiedy coś powiesz ładnego po rosyjsku z rosyjskim akcentem, to już mi to jakbyś chciał komuś porwać córkę i żonę się kupu. Cokolwiek zrobisz, rezultaty będą trwałe. Cudowne hasła. Pamiętajcie o tym, że kiedy macie te naklejeczki, to żeby na samym początku, zanim odkleicie, przejechać sobie palcem, docisnąć te literki, dlatego że wszystkie one są oddzielnie, następnie dopiero odkleić i wtedy one powinny ładnie odejść, może będzie się przykleić na ścianę, nie wiem, czy na ścianę, docisnąć, delikatnie oderwać i wtedy nam zostaną. Fajna rzecz, śmieszny bajer. Sam produkcik jest piękny estetycznie. W sensie, wiecie, mówimy tu o poziomie cenowym bardzo niskim, więc za bardzo niski poziom cenowy, muszę zdjąć moje oksy, rozmawiam na poważne tematy, dostajemy naprawdę dużo. Przede wszystkim ładne i schludne opakowanko. Nie mamy tutaj żadnej naklejki. Ja bardzo nie lubię tych naklejek, bo oni też często widać, że one się łączą i to jest po prostu brzydkie i nieestetyczne. Więc mamy po prostu estetyczny, schludny i minimalistyczny produkt. Na samym przodzie mamy nazwę Glam Bar, mamy Mango Ice, natomiast z tyłu mamy oczywiście By Edymeczek. Jest ładnie, prawda? Zabezpieczenie od góry, od dołu i śmiało możemy używać. Mango jest niesamowicie słodkim smakiem. Generalnie w całej linii jest 7 smaczków, które zobaczycie teraz. Może tutaj. Dużo smaczków jest ice, więc moglibyście stwierdzić, że to nie jest dobre na wiosnę, jesień, zimę, ale się mylicie, dlatego że tak samo jak ice tutaj, to nie jest ice, który bardzo chłodzi gardło. To jest ice, który raczej podkreśla smak, przełamuje delikatnie słodycz, aniżeli mocno wpływa na to, żeby tam to schłodziło na maksa i wymroziło. Nie, czegoś takiego nie chcieliśmy tutaj osiągnąć i na szczęście nie osiągnęliśmy. W środku znajduje się meszyk, więc ten smaczek jest tutaj świetnie oddany. Ta słodycz pozostaje w buźce. To jest naprawdę, naprawdę bardzo aromatyczny produkt, który jak widzieliście na filmie, którego może oglądaliście, bo tu wrzucę, wybaczcie, że w takiej formie nagrany miał być short, udało się osiągnąć 500-550 buszków. Zależy oczywiście kto, ile by się zaciągał, jaki czas zaciągania by miał. Więc serio, jest to świetny wynik, jak na mały produkt, tak tani produkt i tak smaczny produkt. Tu mamy 3 razy win! I nie mówię tego tylko i wyłącznie dlatego, że to jest mój produkt, chociaż możecie w to nie uwierzyć. Ale serio, jest po prostu dobry produkt. Więc jeżeli nie ma go w waszym sklepie osiedlowym, specjalistycznym osiedlowym, idźcie do niego, zapytajcie się o Glam Bara od Dymka. Niech się niesie wieść na Polskę. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, pozdrawiam cię tylko. Cześć.